Wymiana obudowy Samsung Note 2. Zaczynamy. Ty, co ty tutaj bryskasz? To Samsung tych śrubek narobił. Jak HTC. Filtr, kurwa. Jak w Top Gearze, co? Pamiętasz? Wskazywali? Co w Top Gearze? No to co nagrywają te filmy, na przykład na tym BBC i zdjęli filtry. A. I zupełnie w ogóle fatalny obraz, nie? To ja tak, jakieś takie różne używali. Dobra. Trochę tych śrubek jest tutaj. TP-Link za 6 dyszek. Reklama Google. To kryptoreklama. Trochę zawyżona cena, ale ty, bo to wiesz, od razu zawyżona cena odnośnie promocji bez VAT-u. Dzisiejszej nocy sprzedaż bez VAT-u, wiesz. Jak to w Media Expert. O, a tutaj chyba gwincik poszedł. Nie. Trochę przesadzili z tą śrubką tutaj. Dobra. Chociaż miłe podświetlenie jest. Siedzi. I teraz tak. O. I lecimy dookoła. Rysik wyjmiemy. Delikatnie, żeby cały szewów nie połamać. Ciut, ciut. Pach, mamy naszego Note'a. Tu jest nowa część.
Zakładamy tylko oryginalne części. Nie ma sensu zakładania jakichś części nieoryginalnych, bo to później szybko się niszczy i ciężko się zakłada. O ile w ogóle jest możliwość założenia. Często nawet pilnik nie pomaga w tych chińskich zamiennikach. To jest jakiś typu szelki. Cholera, strasznie zabrudzony ten telefon tutaj. Można przetrzeć. Okej. Tu jedziemy. I przycisk jeszcze. Co tam, Rzęsiomeczku? Dobra, zaczynamy dalej. Po przerwie na reklamę. A włącznik jest, nie? Włącznik dostarczyli. Włącznik mamy, to instalujemy. Tylko ten przycisk. Gumkami do dołu, nie wiem czy to widać. Widać tutaj przyłożę. Te gumki do dołu muszą być skierowane. Dopiero zakładamy. Jest ok. Dociśnijcie od góry, żeby założyć już szelkę. Dobra. Jedną ze śrubek bo będę musiał dorobić, bo był gwint uszkodzony. Niestety. Ty marketingowiec, masz tam jeszcze jakieś reklamy? Szykujesz? Bo już powoli koniec programu jest.
buteleczki. Podejdzie czy nie podejdzie? Śrubeczka. Nie podejdzie. Dobra, to są dobre śrubki. Dobra. Raz i dwa. Nowa klapeczka, ciutkę przybrudzona. Oczyścić. Dobra. Jest różnica, nie? Nie jest to może idealna obudowa, ale zawsze jakość się poprawia. Ok. Dzięki. A jest reklamą? Nie ma reklamy. Nie ma reklamy, no to cholera. Dobra. No to hej.